Gdzie się leczyć, najlepiej nie chorować. No cóż, życie pisze różne scenariusze. Nie zawsze koronawirus jest naszym prześladowcą, inne problemy zdrowotne nie zniknęły. Zniknął za to dostęp do służby zdrowia. Niedzicki szpital, jak wiele innych, został przekształcony na jednoimienny i, by zdrowieć bądź by być diagnozowanym, trzeba nieźle pobłądzić. Największy mankament i tylko istnieje w tej chwili taki, że no nasz szpital. Ładnie rozbudowany, bogato wyposażony, ale w tej chwili decyzjami władz jest szpitalem tak zwanym covid -owym. No więc faktycznie, że jest problem, że w Nidzicy nie ma gdzie leczyć na inne poważne choroby ludzi, no i ludzie są kierowani gdzie indziej. No ale myślę, że no chyba tutaj wiekami COVID nie będzie trwał. I stanie się tak, że będziemy się cieszyć, że nasi mieszkańcy miasta, gminy, powiatu będą się leczyć w dobrze wyposażonym szpitalu, bo to co wiem, jest tam bardzo dobry nowoczesny sprzęt, w niedługim czasie będzie rezonans magnetyczny, teraz jest tomografia i ten szpital jest raczej bardzo dobrze zarządzany. Niedzica należy do sieci miast Cheetah Slough, co czyni ją daleką od wielkich metropolii. Medycy mają swoje oczekiwania. Miasto próbuje zarzucić za nętę, między innymi na dobrych lekarzy, chętnych do osiedlenia się tu na stałe. Atrakcyjne obiekty budowlane mają temu służyć. Kto chętny? Słuszna decyzja, słuszna myśl. Tak, bo mieszkania takie będą budowane, bloki budowane, które będą mieszkania, i największym mankamentem, nawet jak dzisiaj to wspominano, że no jest brak tej kadry medycznej. Więc jednym z czynników, który dzisiaj nawet młodego lekarza, żeby tutaj zachęcić do pracy w tym środowisku, to jest właśnie mieszkanie. Perspektywa to jeszcze odległa, i mieszkaniowa i kadrowa, i ta związana ze stresującymi przekształceniami na szpital jednoimienny. COVID-19 nadal gra pierwsze skrzypce, a orkiestra z zachorowań, co prawda w cieniu, ale jednak obecna. Dlatego zdrowia najbardziej w tej chwili potrzeba.